parafia na początku swojego istnienia liczyła około 3000 osób. Była sporą parafią, parafią, która prowadziła bardzo bujne i bogate życie, zarówno muzyczne, jak i społeczne. Bardzo rozwinięta była działalność młodzieżowa, działalność wśród mężczyzn, kobiet. Istniały tutaj liczne stowarzyszenia. Prężnymi osobami byli pierwsi księża, którzy pracowali tutaj w tym kościele. Na początku ksiądz Argo, potem Chorzowski, jeszcze ksiądz Zawada, a następnie już mieszkający tutaj w Świętochłowicach ksiądz Klejzar, który pracował tutaj już na miejscu jako pierwszy. Zamieszkał już w wybudowanym w 1904 roku budynku plebanii, rozbudowanym potem w roku 1912. I potem jego następcy, ksiądz Schwenker, ksiądz Werner Koderisch, ksiądz Leopold Rabe, który pracował tutaj do roku 1978. Jego następcą był ksiądz Tadeusz Szurman, późniejszy biskup diecezji katowickiej, ksiądz Alfred Staniek, ksiądz Alfred Bieta i od 7 już ponad lat ja. Parafię niestety dotykały także trudne momenty historii Górnego Śląska i historii Świętochłowic. A mianowicie po pierwsze podział Górnego Śląska po plebiscycie, po tym, kiedy część Górnego Śląska pozostała w Niemczech, część znalazła się w odrodzonym państwie polskim. Wówczas to część ewangelików świętochłowickich związanych z narodowością niemiecką zdecydowała się na to, by opuścić Świętochłowice, które wówczas znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. Kolejnym takim ciosem dla parafii świętochłowickiej była II wojna światowa, która z kolei zdziesiątkowała wszystkich, zarówno ewangelików narodowości niemieckiej, jak i ewangelików narodowości polskiej. Także z 3000 członków parafii na początku, w momencie jej tworzenia, a parafia ta usamodzielniła się dokładnie 1 października 1910 roku. Z tych 3000 ewangelików po II wojnie światowej pozostało mniej niż 1000, co i tak jest liczbą dosyć pokaźną w porównaniu z dzisiejszą statystyką parafii, która obejmuje około 250 nazwisk, 250 osób. A więc dziś nasza społeczność parafialna liczy nieco mniej niż 10% tej społeczności, która istniała tutaj na początku powstawania tej parafii.